Witam tu Gamers Den. Gramy dalej w Foundation. Mamy nieciekawą sytuację w osadzie w tym momencie. Mam nadzieję, że coś jeszcze się z tego uda zrobić. Bo jak na razie to jest cienko. Cienko z kasą. Chociaż mamy 50 teraz, więc za te 50 może uda się coś wybudować nowego. Gdybyśmy przykładowo hodowlę owiec chcieli... O właśnie, to jest 50. Hodowlę owiec oczywiście wrzucimy sobie gdzieś tu, w przejściu pomiędzy jedną osadą a drugą. Nie wiem, co ta hodowla potrzebuje. Wiem, że na przykład hodowla zboża, no to potrzebuje... Aha, tylko obawiam się, że nie wiem, czy hodowla owiec nie będzie potrzebowała jakiegoś zboża jeszcze, ale chyba nie. Dobra, spróbujmy to wybudować. Co jest potrzebne do budowy? Kamień, drewno i trochę narzędzi, więc wszystko mamy jak na razie. Powinno się udać. Dobra. Możemy działać. Ale se tu domek wybudował na górce. Nieźle, nieźle. Dobra, zbieractwo już kwitnie, więc mam nadzieję, że w tym slocie tutaj... 9 mamy sprzedanych jagódek. Zbuduj drewniany dążon. No ja bardzo chętnie, ale... No nie, no nie. Chyba jeszcze nie. Kamienia mamy od narąbania. Jak z tragarzami. Mamy jeszcze wolne miejsce. Będzie jeden tragarz więcej. Cieśli mamy tyle, ile trzeba. Zbieracze wracają. Tutaj się już coś buduje. Ładnie. Kamienia brakuje i tulsów, no ale to myślę, że to dojdzie z czasem. No i dobrze. Na razie czekamy, aż się wybuduje hodowla owiec. Ale będę potrzebował pewnie więcej tych stoisk. A nie da rady na przykład przerobić stoiska na inne. Chyba nie da rady. Czyli trzeba będzie stoisko z... Nie wiem czym w sumie. Zobaczymy, co z tych owiec będziemy pozyskiwać jeszcze. Na pewno wełnę, ale... Czy oprócz wełny hodowla owiec, zobaczmy, wytwarza wełnę, tkalnia wytwarza, no już taki materiał wełniany z wełny, a warsztat krawiecki robi z tego koszulę. Koszulę mogę dopiero sprzedawać na targu, więc mamy trochę problem, chyba że ktoś będzie chciał wełnę. Ale czy ja mogę wełnę sprzedawać na targu? Nie, ale mogę sprzedawać w szlaku handlowym na pewno. No, Nordberry chce wełnę, ale odblokowanie tego wymaga 20 chlebków. A w produkcji chlebka to jeszcze długo, długo nie będę miał. Obawiam się. Chociaż teraz jakby lepiej idzie z tymi pieniędzmi. Gdzie tu jest ten budżet? Dochód. 168 dostajemy z osadników, tak? Tak z tego rozumiem. Koszty utrzymania 144. Ogólne wydatki 50. Podatki z terytorium 35. Znaczy to są podatki, które ja muszę płacić, rozumiem. Czyli generalnie jesteśmy na minusie w tym momencie. Zużycie przez osadników. Nie bardzo tego kojarzę. Bo tu jest zużycie przez osadników. Czyli co? Osadnicy mi zużywają 128 golda? Czy dostaję od osadników to złoto? Nie bardzo to rozumiem.
To jednak jest po stronie dochodu, a tu są wydatki. Koszty utrzymania. Obozy trwali 10, wiejski kościół 55, studnia 10, magazyn 25, tartak 10, kamieniarze, leśniczówka, chaty zbieraczy. Ogólne wydatki. Tego już niestety... Aha, ogólne wydatki, no to jest za 50 domek, który wystawiłem. I podatki, które muszę zapłacić pewnie naszemu władcy, to jest 35. Nazbierało się teraz 92 już tego. Kasiory. Mamy stówkę. Mamy stówkę. Za stówkę moglibyśmy wystawić farmę pszenicy. Albo moglibyśmy iść dalej w tą stronę i uzyskać na przykład warsztat krawiecki. Nie, warsztatu krawieckiego nie zrobimy, bo potrzebujemy już wełniane materiały, żeby to zrobić. Młyn kosztuje 200, farma kosztuje 100. Koszt utrzymania farmy 2. Ale jak ją wyłączę, to mam nadzieję, że nie będzie wymagała kosztu utrzymania. Możemy ją stawiać gdzieś tu. Ustawmy sobie tą farmę w tym miejscu. Pyk. No i zobaczymy, jak to będzie działało. Ten dungeon chyba wystawię, skoro już nie mamy takiego dramatu z tymi dochodami, to spróbujemy może dungeon wystawić. Zróbmy tak, pauzę. Dungeon jest gdzieś tu, drewniany dungeon. Zróbmy rdzeń. Aha, rdzeń to jest takie coś. No to tutaj na górce będzie fajnie go zrobić akurat, myślę. Dążon powinien być na górce. Powiedzmy, że na tą stronę. Na tą stronę może. Albo tutaj gdzieś. Ok. Teraz mogę go powiększyć. No ale niekoniecznie chcę go powiększać. Teraz mamy drewniany dążon rdzeń. Teraz drewniany szczyt. Czyli takie coś. Nice. Aha. Tego już nie mogę zmieniać. Prawy usuń. Control plus poziomy ruch myszką obróć. Tak, to już może być tylko takie. Okej, no to mamy. Teraz drewniana brama. A, to jeszcze jak mur sobie zrobimy. Na razie muru nie robimy. A rdzeni jakbyśmy chcieli przykładowo... A, teraz się na razie rusza tylko. Dobra. Drzwi. Drzwi do tego całego dziadostwa. No muszą jakieś być. Zróbmy drzwi, ale gdzie? Nie chce mi się to nigdzie zaczepić. W którą stronę to musi być obrócone? Wygląda, że tak i do ściany teraz, tak? Nie bardzo. O, tu się łapie, dobra. To tu stawiamy drzwi. Co jeszcze? Manekin treningowy. No to gdzieś tutaj przed drzwiami sobie ustawimy. Pyk, jeden manekin. Pyk, drugi manekin. No i drewnianą bramę i te całe resztę to już sobie
ogarniemy później. Teraz koszty początkowe nie ma, ale całkowity koszt jest 65 desek i 2 tulsy. I oczywiście koszt utrzymania 12. To trochę to będzie kosztowało. Ale dawaj, rozpoczynamy budowę. Niech się dzieje. Potem sobie tam zrobimy mur drewniany i tak dalej, i tak dalej. Będzie fajnie. W międzyczasie jeszcze by wypadało rozbudować ten kościół. Edytuj. Gdybyśmy nawę główną jeszcze jedną dołożyli. Powiedzmy tu. Zróbmy to. I rozpocznij budowę. Dobra. I teraz jesteśmy udupieni, jeśli chodzi o deski i wszystko, na jakiś czas. Przyspieszymy sobie ten czas. Komu chcemy pomóc? A co chcą? Chcą to, czego ja nie mam. Także na razie nikomu nie pomożemy. Standardowo zresztą, jesteśmy takie chamy, że nie pomagamy nikomu. Jak sytuacja na stoisku z jagódkami? No, teraz jest 31 jagódek w sklepie. Moglibyśmy się pokusić o to, żeby jagódki magazynować tutaj. Gdybyśmy na przykład wywalili cały kamień. No i możemy, myślę, pokusić się też o to, żeby sprzedawać jagódki. Bo akurat nie na tej trasie oni jagódki chcą. Także jagódki ustawmy sobie na 20. Na 20 i powyżej 20 sprzedawaj. No i opróżnienie z kamienia niestety nie działa za dobrze już. Musiałbym mieć pewnie drugi magazyn, żeby mieć gdzie kamień dać. No dobra. Może z czasem. Co my tu mamy? Ostrzeżenie. Moje miejsce pracy jest przepełnione. Stonecutter. No zgadza się. Na razie nic na to nie poradzimy. Teraz tak, hodowla owiec. Możemy oczywiście dopisać pasterza. Trzeba stworzyć owce. No jest, wylazła. Hej, nie przeginaj. Dobra, mamy dużo owiec. A jeszcze chcę. Poważnie przestań. Dobre. No jak owiec, to owiec. Trzeba mieć trochę. I teraz oni będą tą wełnę pozyskiwać z tych owiec. Niestety nic mi to na razie nie daje. Bo nawet nie mogę tej wełny chyba sprzed... Chyba, że mogę. Farma pszenicy się ukończyła. No i teraz mogę tą farmę pszenicy przypisać tutaj osadników. To jest koszt utrzymania 2. Wytwarza pszenicę. Nowi osadnicy dołączyli. Pytanie jest... Brak strefy uprawy dla rolnika. Aaaa! Uprawa pól. To ty se uprawiaj pola tu wszędzie. Pyk, 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 pyk. Pyk, 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 pyk. I pyk. No i pięknie, faktycznie se pola uprawiają. Ten już owce ma takie puchate, ładne. Strzyże sobie. Bardzo ładnie. Teraz pytanie, czy ja mogę na przykład samą wełnę sprzedawać na tym targu? Pewnie nie. Ale sprawdźmy. Nie mogę kliknąć na targ. Co jest? Co jest?
No nie da rady. A, tu mam przecież rynek już otwarty, dobra. I teraz tak, w tym slocie mogę mieć tylko koszulę, a w tym slocie mogę mieć chleb i ryby. Oraz jagody. Mogę jakiś limit tutaj rezerwować. Ustalić jakiś limit, żeby do któregoś... Nie, nie bardzo. Dobra. No jagódek jest coraz więcej, już jest 54 jagódki. Mam nadzieję, że będą to sprzedawać również z tego targu, nie tylko z magazynu, ale chyba mi się wydaje, że tylko z magazynu sprzedają. Więc wypadałoby tutaj opróżnić jakąś część tego magazynu. Tu im się zaraz zapełni. Jesteśmy na minus 33. Stan farmy rośnie. Zboże. Mogę zniszczyć, a nie mogę na przykład wyłączyć budynku, tak żeby nie kosztował mnie utrzymanie. To by było dobre. Chyba nie. Koszt utrzymania budynek ma zawsze, nawet wtedy, gdy w nim nie pracuje, więc jest problem. Dążon już powoli się kończy. Jeszcze tylko 5 drewna i 2 tulsy. Dążon będzie zrobiony. Nowi osadnicy. Dobra, drewno już mają, jeszcze tylko tulsy dostarczą. Bardzo ładnie to wygląda. Chata zbieraczy. Plac budowy. Rynek. 27 sprzedał w tym tygodniu. Ładnie. Jest misja zakończona. Dostrzega twoją twierdzę i od tej chwili może wezwać się do kampanii wojennej. Powinienem pomyśleć o szkoleniu żołnierzy. Pewnie tak. Tylko jak to zrobić, to nie mam pojęcia. Chyba dostaliśmy trochę kasiory, tak? Czy czego? Nie wiem. Jakiś zasób taki, którego nie znam. Nie, no to chyba kasa. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Jak kościół w ogóle? Wiejski kościół. Wiejski kościół... Będzie miał 40 limit mieszkańców. No to jeszcze na chwilę wystarczy. Tylko jednak muszą wszyscy, że tak powiem, wszystko to muszą dobudować. Czy 10 desek brakuje i 6 tulsów. No to tulsy mamy, deski mamy, kwestia tylko dostarczenia na plac budowy. Dom ukończony. Dobrze, wybudowali sobie jakiś domek. Wyznacz strefy. No strefa mieszkalna jest wyznaczona jeszcze dość spora. Nie powinno być problemu z miejscem na domy. Dążon wybudowany. Czy ja mogę to coś zrobić w tym dążonie? A, mogę przypisywać wolnych osadników jako żołnierzy. No to przypiszmy wszystkich wolnych, jakich mamy. 4. Okej. Mamy 4 żołnierzy. Tam są 2 manekiny, na które mogą napierniczać. Jest dobrze. W lesie trochę są, no ale okej. Siedzą i napieprzają te manekiny. Dobrze, fajnie. Mamy jakąś ochronę, jakby co. 2 nowych osadników dołączyło. No to od razu ich tutaj... A, jeszcze nie doszli? No nie ma, dobra. 10 żołnierzy tam mogę mieć. Tu nowy dom budują.
Dobrze. Tutaj plac budowy, kościół, mają już wszystko, kwestia zabudowania jest, zrobili. No i dobra, mamy teraz pojemność na 40 wiernych, więc już wszyscy powinni być zadowoleni z kościoła. Splendor mamy taki, że możemy odblokować nowe elementy. Drewniany mur sobie odblokujemy, to na pewno. Wysoki kamienny też sobie odblokujemy, bo czemu nie? Teraz tu potrzebujemy dwa splendoru, żeby móc cokolwiek zrobić, a tutaj z kolei nie stać mnie, bo nie mamy punktów u kleru. Jest brak misji. Ostrzeżenie. Moje miejsce pracy jest zablokowane. Dobrze. To już niestety tak będzie. Dopóki nie wybudujemy sobie tego kamieniarza. Osadnik nie ma miejsca do zamieszkania. Niech se zbuduje. Miejsca wyznaczonego pod zabudowę jest sporo, więc nie powinni mieć problemu z budową. Kościółek. Kościółek jest dość śmieszny. No ale okej. Okay. Byśmy mogli mu jeszcze... O! 5 chlebków. No ja bardzo chętnie bym wam chlebki dostarczył, ale nie mam pieniędzy, nie mam chlebków, nie mam nic. Więc nic nie zrobimy. Dążon się prezentuje nieźle na tej kurce, rzeczywiście. Fajnie to wygląda. No i teraz co? No ma, zaczynamy mieć pszenicę, ale to nam nic nie da. Czy u tych gości mogę sprzedawać jagódki i mogę sprzedawać deski. Teraz desek już nie będzie tyle potrzeba, więc mam nadzieję, że zaczną sprzedawać hurtowe ilości desek. Jagódek też. No widzę, że nam się zbiera trochę pieniędzy, ale potrzebujemy 200. Wysłannik prosi o audiencję. Ja chętnie. Jak to zrobić, tę audiencję? Stop. Udaje się ze mną wykonywać zadania dostawcze. Gdzie, co, jaki wysłannik, jakie, gdzie? Nie wiem. Filtry atrakcyjności. Strefa mieszkaniowa. Na przykład atrakcyjność tutaj koło pola jest nie za ciekawa. Pewnie trzeba tu by było zrobić drugi, jakby drugie centrum jakby wioski. Wtedy by było git. Tam w przydążonie to już w ogóle jest atrakcyjność nieciekawa. A jeśli chodzi o płodność, no to płodność tu w centrum... Dobre. W sensie płodność to jest chyba rolna, nie? Że ludzie się tam grzmocą na potęgę. Ruda żelaza. I to se trzeba było sprawdzić wcześniej przed założeniem osady, podejrzewam. Ruda żelaza jest gdzieś tu. Jeszcze kawałek mamy do tej rudy żelaza, żeby tam dotrzeć. No tak, to jest chyba najbliższa. No dobra. No nic, no nic. Jakoś działamy dalej. Mamy od cholery jagódek teraz już. Mam nadzieję, że oni to będą mogli sprzedawać. Osadników nowych, jak mamy, że tak powiem, nie przydzielonych, to zawsze mogą zostać żołnierzami. Koszty utrzymania są takie same cały czas. Mamy stówkę. Ale potrzebujemy 200, żeby robić mąkę z żyta. Albo te. No właśnie. No już nie mamy. No nic, poczekamy. Może się dorobimy tych 200. Jak tam budżet? Koszty utrzymania. Zużycie przez osadnika. No na razie zarabiamy.
To jest to bieżące. No już nie zarabiamy. Zużycie przez osadników. Z to co dostajemy kasę. Koszty utrzymania to są budynki wszystkie. Wiejski kościół najdroższy budynek w tym momencie. Niestety trochę mało. Bez dochodu z handlu to niestety nie narobimy. A mamy już od nasrania tych jagódek, więc mam nadzieję, że to w końcu ktoś kupi. Chociaż możliwe jest też, że nikt nie kupi, bo po prostu oni kupują tylko z magazynu. Tak mi się wydaje, że tak jest, bo już by to kupili dawno, myślę. Więc teraz jest pytanie zasadnicze, ile kosztuje magazyn. Z tego co widzę, potrzebuję nowy. Magazyn kosztuje 50, czyli już w sumie niedużo mi brakuje, żeby mieć ten magazyn. Jest. Jest 50, stać nas na magazyn. Więc wybudujmy magazyn tutaj na rozstaju. O! Dobra. Może się uda zacząć sprzedawać te jagódki nieszczęsne. A przy okazji do magazynu będziemy mogli załadować trochę zboża i trochę wełny. I teraz to jakoś idzie, widzę. Kasa. Kasa idzie bardzo ładnie. No, mamy więcej podatków od osadników. Handel... Aha, to zarabiam na handlu jagódkami. To co sprzedam jagódek osadnikom. To jest 280. Koszty utrzymania... O, i teraz dostałem dochód z handlu. Ale to są deski. To są deski. Jagódek nie sprzedają, z tego co widzę. No ale to wyszliśmy na prawie plus. Gdyby odliczyć koszt wybudowania tego magazynu, to bylibyśmy na plusie. Więc nie jest tak źle. Tutaj zaczynają dostarczać dechy i wszystko, więc mam nadzieję, że to wybudują w miarę szybko ten magazyn. Jakoś się odbijemy od dna finansowego, być może. Czy są jacyś nowi osadnicy? Są, już mamy 8 żołnierzy, bardzo ładnie. Chyba im trzeba będzie więcej tych manekinów postawić, żeby mieli w co naparzać w wolnym czasie. Dwóch osadników nie ma miejsca do zamieszkania. No i to jest następny problem. Gdyż nie wiem, czy oni będą się chętnie tutaj osiedlać. Nawet jeśli im tutaj przesunę strefę mieszkalną. No tu im jeszcze mogę przesunąć. Tu za kościół. No tu mają daleko od wszystkiego i pewnie nie będą chcieli za bardzo. No ale przesuńmy im tu strefy. Dobra. Dobra, zróbmy jeszcze tak, że pozyskiwanie na razie ograniczymy. A, nie to, nie ten przycisk. Ograniczymy im pozyskiwanie stąd. Czy muszę im tu zrobić wokół tego krzaczka, prawda? Żeby pozyskiwali to. Ale z kolei zalesianie im tu wyłączymy. O! Chciałbym, żeby mi usunęli te drzewa tutaj. To może trochę pomóc. Chociaż widzę, że ktoś tam buduje domek chyba. Mhm.
niby tak niechętnie, ale jednak budują. Żołnierze jacyś chyba. Kamieniarz nie mógł znaleźć dostępu do... No wiem, że nie mógł. Sorry. Pozyskiwanie. Tu masz kamień. Okej. Okay. Trzech osobników nie ma miejsca do zamieszkania. Przykra sprawa. Jagódek jest od groma. Magazyn się ukończył. Dobrze. No to teraz w jednym slocie chcę mieć jagódki. W drugim slocie chcę mieć... Nie wiem co. Wełnę. W trzecim slocie chcę mieć... Albo nie. Jagódki tylko. Ładujcie tu jagódki i dwóch tragarzy jeszcze. Okej. No i mam nadzieję, że teraz nasz handel zakwitnie w pewnym momencie. Dwóch nowych osadników. No to jeszcze mam wolne miejsce na żołnierzy. A to już są chyba ci, co ich dołączyłem do magazynu. No to następny. No i mamy 40 osadników i jest o tyle problematyczne, że znowu w kościele się nie pomieszczą. Czyli trzeba by było rozbudowywać kościół znowu. Mordę. Brakuje wody. Wody im brakuje. No to studnie trzeba wybudować. To już niestety nic nie poradzimy. Studnie walniemy tu, bo myślę, że tutaj będzie następna część rozwojowa naszego miasta. Chociaż może nie, jeszcze nie. 20 gelda to potrzebuje. Nie mam tyle na razie. Ale już się zbiera. Jest. No i dobra. To jest tylko drewno zwykłe potrzebne. Nawet nie ma kosztów wytrzymania, więc jest nieźle. Tutaj jakby mi drwale wykosili ten las jeszcze, to bym był bardzo wdzięczny. I okej. Jak tam jagódki są jakieś w magazynie? Jest już 39 jagódek. Więc mam nadzieję, że teraz jak handlarz przyjedzie, to nakupi i desek, i jagódek, i będziemy mieć kasy jak lodu. Potrzebujemy 200. Czy uda się to nazbierać jeszcze w tym odcinku? Zobaczymy. Zaraz będziemy kończyć. O, idzie dwóch nowych mietków. Skoro mamy dwóch nowych mietków, to mogą oni być żołnierzami oczywiście. Dawaj ich. Mamy 10. O, odblokowano nowe budynki. Coś się stało. A dlaczego? Huta i tak dalej. Huta żelaza, kopalnia żelaza, cuda na kiju. Niestety. Niestety. No nie stać mnie na nic. No nie stać mnie na nic, więc te nowe budynki też mi za bardzo nie pomogą. Pokażcie budżet, jak teraz wygląda. No, teraz dochód jakiś jest, już z samych podatków nawet, nie jest tak źle. Praktycznie mamy pokrycie w podatkach na nasze wydatki, gdybyśmy nie wydali 20 na studnie. A dochód z handlu jest już całkowicie dodatkowy, więc to jest dobrze. Jest, 160 dochód z handlu, no i jeszcze brakuje troszeczkę. 130, kurde. Sprzedali trochę tych jagódek, nie mogę powiedzieć. Pytanie, czy się teraz rynek nie nasycił i już, że tak powiem, przez dłuższy czas nie sprzedadzą takiej ilości. No musimy mieć 200. Mało brakło. Będziemy mieć 200, będziemy mogli produkować z wełny... no kurde. No nic, potrzebujemy, żeby nam handlarze posprzedawali trochę towaru. Już i tak jest nieźle, bo mamy powyżej 100. Na tym poziomie się mniej więcej utrzymujemy. No ładnie, ładnie. Jagódek jest jeszcze od groma tak samo, więc nie powinno być problemu ze sprzedażą jagódek.
No poczekajmy chwilę. No mamy lekki minus. Musimy ewidentnie liczyć na handlarza, który przyjdzie i coś kupi, bo bez tego niestety jesteśmy na minusie. Mamy 42 osadników. No teraz to spadliśmy dość mocno na kasie. No ale teraz znowu coś nakupili i już wyszło na plus. Potrzebujemy trochę dochodu z handlu, ale generalnie jesteśmy na plusie. Kurczę, szkoda, że nie da rady jakiejś pożyczki wziąć czy czegoś. Oj! Czym ja mogę pomóc królowi? W rybach. Nie pomogę w rybach, bo nie wiem, czy król zauważył, ale tu nie ma żadnej rzeki. Ani jeziora, ani nic. Więc ryb spod ziemi nie wyciągnę. O, blisko. Blisko, ale nie wystarczy. Jest, 270. Dobra. I to jest piękne. I teraz budujemy gościa, który się nazywa tkalnia. Tkalnię budujemy. Tkalnię oczywiście zaraz tutaj łowiec. Okej. Teraz jak będziemy mieć tkalnię, to jeszcze od razu możemy odpauzować budowę chaty kamieniarza. Co na tą tkalnię jest potrzebne? 10 desek, 5 tulsów i 10 kamienia. Okej. Nie najgorzej. I teraz trzeba będzie nazbierać następne 2 stówki, żeby drugą linię produkcyjną uruchomić ze zboża. No ale to już myślę, że zrobimy w następnych odcinkach. Niekoniecznie jeszcze w następnym, ale jeszcze w następnym. W następnym na pewno dokończymy budowę całej linii związanej z wełną. Tam został jeszcze gościu, który robi ubrania, czyli warsztat krawiecki. Na to jest potrzebne tylko 50 golda, ale za to jest potrzebne trochę już tych ociosanych kamyczków. O, nawet mieliśmy trochę tych woolen klotów. Dobrze. Przypiszemy wolnego osadnika, niech zostanie szlifierzem. I zaczniemy robić takie kamole. I te kamole możecie swobodnie składać sobie tutaj w tym oto magazynie. Gdyż tymi kamolami chyba można jeszcze handlować również, za 3 nawet. Więc zrobimy tak, że kamole w liczbie ponad 20. No dobrze, jest nawet ustawione, bardzo ładnie. Więc na kamolach myślę, że zarobimy milion. No, a w następnym odcinku dokończymy sobie budowę linii związanej z łowcami wełną, czyli będziemy mieli ubrania. Na targu już mamy slot, na który możemy te ubrania sprzedawać, więc to nam da dodatkowo trochę pieniędzy. No i wtedy się pobawimy w rozbudowę kościoła, donżonu i tak dalej. Może mury jakieś postawimy naokoło wiochy. Będzie fajnie. A na razie kończymy. Dzięki bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.